Witajcie, witajcie, to znowu ja, Góral Gra. I także witajcie, witajcie, to znowu ja, Góral Gra. Witam was w grze Max Payne. Sorry, ale się zamyśliłem. No i tak, wracamy do Max Payne'a. Dość jakiś czas go nie było, parę dni. No i co? No i zresztą, jeżeli będziecie chcieli coś więcej wiedzieć, to zapraszam do kolejnego filmu z Valheima. Tam będzie taka pogadanka o moim kanale i tak dalej, ale to wszystko dowiecie się tam w tamtym odcinku. Także zapraszam do oglądania i wracamy. A czemu ja jestem tutaj? Przecież ja byłem gdzie indziej. Aha, dobra, okej, już wiem. To jest to miejsce i tutaj się wyskakiwało przez okno. Aha, i tam są ci ludzie. A ja mam przecież granaty. Aha, jeden granat, a ile mam koktajli? 5. No chodź tu. Piękny rzut. Desert Eagle. Okej. Ale coś tu jeszcze słychać. Tu nie ma nic. Drzwi zamknięte. Tam jest przejście dalej. Gdzie to się coś drze? To w tym telewizorze? Nara. Nie będziesz mnie denerwował. Dobra, ale ile... Aha, czyli tu w szafkach były tylko amunicje. Nie było... nie było tej. Dobra, gdzie my jesteśmy? Tam musimy chyba iść. Zobaczymy, co jest na dole. Śnieg pada. Dobra, ale w związku z tym, że ja ich tutaj pokonałem, to ja sobie tu zrobię save'a. Bo jak wiadomo, w Maxie Payne, jak wiecie, stara retroga, a właśnie nie wspomniałem, kiedyś w odcinku mówiłem, że nie pamiętam, czy był remake robiony, czy nie. Okazuje się, że w ostatnich newsach, które oglądałem gdzieś na YouTubie, okazało się, że tak, Remedy będzie robiło remake'i Maxa Payne 1 i 2. Dobra, z czym będziemy wchodzić? Nie wiem, co będzie za tymi drzwiami. Może weźmy strzelbę. Okej. O, krucafuks. A to coś pamiętam. Tam idzie gościu. Dobra. Śpi. Czyli tu będziemy mieć przejście tu. Ależ pięknie wybuchło. Okej, teraz tak. Tu jest zamknięte. Nie zostawiłeś żadnej amunicji? Aha, fajnie. Tam coś jest dalej. Drzwi są zamknięte.
No i no martwi mnie to, że nie mam żadnej apteczki tutaj nigdzie. No i do czego mam strzelać? No i trafił mnie skubaniec jak wylatywał. Dobra. Tamci se leżą. Tylko dalej mnie to martwi właśnie, że nie mam apteczek, a można powiedzieć, że tu nie ma nic, żadnej szafki ani nic. O! Okej. Chyba troszkę mnie ranił, ale dobrze to zrobiłem, można powiedzieć. Tu jest ten, co go zabiłem z dołu. A tu? Dobra, doładujmy sobie amunicją. Czyli wychodzi na to, że musimy iść w dół. A czekajcie, tu są jeszcze drzwi. Okej. Mam dwie apteczki. O, filmik. A, już pamiętam. Tak, to jest ten gościu. Okej. Tu jest jakaś notatka. Teraz tak, nie wiem gdzie on uciekł. Ale wyzbieraliśmy tu chyba wszystko. Tu jest jeszcze coś. To nie jest do otwarcia. Tu jest szafa, ale zamknięta. Gościu tędy raczej chyba nie uciekł. On musiał uciec tamtędy. Tylko, że kurde, patrzę i nie widzę. Nie widzę żadnych tych apteczek dalej. Tak, ale jest krew. O, skubaniec, jakie salta robi, ale jest ranny. Aha, czyli ucieka to jakby tą samą drogą. Chyba tą samą drogą, tak, bo myśmy stąd przyszli. Czyli w sumie według mnie nie powinno być tutaj żadnych zbirów, tylko teraz tak, on nie poleciał czasem tędy? Albo i nie? Albo i tak. Nie, chyba nie. A jest, skubaniec. O. Czekajcie, bo teraz tak, ja się muszę skapnąć. O, krótki śpic. No tak. I oczywiście zawaliłem sobie tym, że nie zrobiłem sobie zapisu. Chociaż tak. No ale dobra, już mniej więcej wiemy co jak. Weźmy sobie może Desert Eagle. Dobra, tu jest to.
Dobra, aha, fajnie. Zostałem teraz na hita. Teraz może byśmy nie skakali. Okej, tu już wiemy co jak. Tam będzie dwóch, albo nawet i trzech. No, w miarę się nawet udało, że jeszcze żeśmy przeżyli. Tylko teraz tak, tylko teraz. Nie wiem, czy na górę. Chyba na górę. I okej. O, jest jeszcze jeden. O, jasny gwint. Dobra, muszę na to uważać. Myślę, że wezmę sobie dwie bety. Tu będzie wybuch. Okej. Dobra. Ci leżą. Na górze dwóch leży. Tych się pozbędziemy. Jakaś ta bombka wybuchła. Mam nadzieję, że teraz pójdzie lepiej. No chodźcie. Nie przyjdzie jeszcze jeden? Zmienimy sobie magazynek. W sumie tu i tak przejścia nie ma. I teraz tu powinien być jeszcze jeden, stamtąd powinien wyjść. Ok. Czyli to by było wszystko. I teraz chyba te drzwi. Tak. Dobra, weźmy sobie jedną apteczkę, zostawmy. Weźmy sobie te dwa ingramy. Myślę, że tu ich rozwalę. Jasny gwint! Gościu z Ingramem. O Boże Święty. Powiem Wam, bardzo ciężka przeprawa. Będę musiał sobie tam zrobić jeszcze save'a. Niestety. Gdzie jest ten drugi? Dobra. Leżysz i kwiczysz. Nara. To myślę, że już przejdę teraz, bo wiem już co i jak. Weźmy, a niech będzie ten Desert Eagle. On fajnie strzela. Dobra. Więcej ich nie powinno przylecieć, bo żeśmy ich zabijali tu.
Pięknie. Hedzik. A gdzie jest twoje... Czemu mi ten... Aha, tu została strzelba. Okej. Nie może mi wziąć tego? Amunicji? Dobra, i teraz tak. Myślę, że wezmę sobie albo może nie shotguna, może dwa ingramy i rzucę się. Aha! Żeby nie zrobić błędu, od razu save. Żeby nie było potem jaj. I potem tam trzeba będzie zrobić save'a jeszcze przy... I jasny gwint, ale mam save'a przynajmniej zrobionego tutaj. Okej. To teraz tak. Może z tą strzelbą zróbmy, bo wtedy nam się udało. Także zobaczymy co jak. Nie lubię jak mi w grach coś nie... No, pięknie. To jeszcze musimy przeczytać. I teraz tak. Gościu poleciał tędy. Tu jest jeszcze jakaś szafa, ale zamknięta. Tu są amunicja do strzelby, ale już więcej nie mogę wziąć. Tu jeszcze coś pozbierałem. Szafa zamknięta. Tu byłem w sumie. Zbierałem wszystko. Ok. No to lecimy za gościem teraz. Gościu poleciał tu i... Aha, i poleciał tam w te drzwi. To mniej więcej już wiemy co i jak. Tu nas w sumie nie powinno nic zaskoczyć, bo... Tam gdzieś drzwi się zamknęły, zawarły. Beraty. Kurde, tu jest... Aha, wiem co trzeba zrobić. Dobrze, aha, nie zrobiłem sobie... To co, skoczyłem na ten? Zaliczył mi pociąg. W sumie nie wiem czemu. No ale okej. Nie wiem, czy tu też będzie animacja zrobiona, czy nie. Animacja jest zrobiona. O, pięknie na nogi, jak skoczył. No i ucieka gościu. No. Ale w tym miejscu będziemy się żegnać. Także dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Max Payne to bardzo fajna gierka. I co? Pozdro od Górala z Podhala. Trzymajcie się, cześć.